Zdjęcie lotnicze na prawej tablicy przedstawia obóz koncentracyjny w dniu 20 kwietnia 1945 roku. Różne linie naniesione na zdjęciu rozgraniczają poszczególne obszary obozu. Linia kropkowana wyznacza pełny teren obozu koncentracyjnego. Obóz więźniarski, przedstawiony linią ciągłą i zaznaczony literą A, stanowi tylko małą część tego terenu. Znacznie większy obszar zajmowała część zajęta przez oddziały ochronne Partii Narodowo-Socjalistycznej, w skrócie SS, koszary, kwatery, pomieszczenia administracyjne i warsztaty. Z dawnego terenu byłego obozu koncentracyjnego do areału obecnego miejsca pamięci włączono tylko teren byłego obozu więźniarskiego, tzw. obozu ochronnego, oraz teren krematorium. Wszystkie pozostałe obszary były użytkowane nadal. Na przykład obszar zajęty niegdyś przez oddziały SS służył początkowo jako koszary armii amerykańskiej, a od lat 70. jest siedzibą bawarskiej policji i z tego względu jest niedostępny dla zwiedzających. Obecne miejsce pamięci jest specjalnie przygotowanym miejscem upamiętniającym cierpienia ponad 200 tysięcy więźniów ponad 30 narodowości. Podczas przejścia przez obóz odwiedzający napotykają jednak także liczne pozostałości z okresu dawnego obozu i oryginalne zabudowania. Droga do obozu pokonywana przez więźniów nie rozpoczynała się od przejścia przez bramę budynku Żurhaus, czyli dawnej bramy obozowej i dzisiejszego wejścia do miejsca pamięci. Droga do obozu zaczynała się od ich uwięzienia, wyrwania z codziennego otoczenia, odłączenia od rodziny, wtrącenia do więzień i transportu do obozu koncentracyjnego. Więźniów przywożono najczęściej na dworzec w Dachau, skąd musieli maszerować do obozu. Niektórzy więźniowie byli przywożeni do obozu bezpośrednio samochodami ciężarowymi. Dopiero w latach wojny transporty więźniów docierały w wagonach kolejowych do samego obozu. Pociągi zatrzymywały się jednak nie tutaj, gdzie widoczne są jeszcze resztki toru i pozostałości rampy, lecz wcześniej, w obozie SS. Historyczne zdjęcie pokazuje, że tor i rampa leżały równolegle do drogi łączącej obóz więźniarski i obszar SS. Hala, podobnie jak inna hala leżąca po przeciwnej stronie tej drogi łączącej, została zburzona w latach 80. Z gruzów usypany został pagórek jako osłona miejsca pamięci. Jesienią 2004 roku pagórek ten został częściowo zniwelowany, co spowodowało ponowne odsłonięcie drogi łączącej pozostałości toru i części rampy. Od tego czasu odwiedzający obóz mogą ponownie dojść do obozu przez dawne wejście, budynek Żurhaus, i tym samym już na wstępie poznać motyw przewodni ekspozycji, jakim jest droga więźniów. Droga łącząca między dawnym obozem więźniarskim i obszarem SS stanowi pozostałość z czasów obozu koncentracyjnego, odsłoniętą ponownie jesienią 2004 roku. W ten sposób odwiedzający obóz mogą także rzucić okiem na dawny obóz SS, w którym obecnie się znajduje siedziba Policji Wolnego Kraju Bawarii. Biało-pomarańczowy budynek z czerwonym dachem czterospadowym z prawej strony mieścił komendaturę obozową. W obszarze komendatury znajdowała się administracja SS i kwatery strażników. Za tym obszarem położony był obóz ćwiczebny SS, bowiem w Dachau było prowadzone szkolenie SS-manów. Budynek komendatury stanowił centrum niemal nieograniczonej tyranii i terroru obozowego. Drugi komendant obozu, Theodor Eicke, wprowadził, począwszy od 1934 roku, system władzy SS nad obozem i więźniami. Model przyjęty w Dachau został następnie przeniesiony na wszystkie dalsze obozy koncentracyjne. Charakterystyczne dla tego systemu była absolutna władza SS nad więźniami, poniżanie i degradacja ludzi do numerów więziennych. Zdjęcie lotnicze przedstawia teren komendatury w latach 50. Z trzech wielkich hal stoi dzisiaj tylko jedna. Hale te pochodziły jeszcze z lat, w których tereny te użytkowane były przez fabrykę prochu i amunicji. Począwszy od marca 1939 roku służyły one w pierwszym obozie koncentracyjnym jako kwatery. Mieściły pierwotnie wartownię główną SS,
garaże, kolumny transportowo-samochodowej SS, wielką piekarnię i warsztaty, kuchnię więzienną oraz salę przyjęć więźniów, tak zwany szuprę. Podczas rozbudowy obozu w latach 1937-38 sala przyjęć więźniów i kuchnia więzienna zostały przeniesione do nowo powstałego budynku gospodarczego, w którym dzisiaj mieści się muzeum. W halach administracja SS utworzyła zakład produkcyjny, w którym musieli pracować więźniowie. Ostatnia, niezburzona hala, która widoczna jest na przedłużeniu drogi, została zachowana przez policję bawarską i poddana przebudowie. Dawna piekarnia więzienna służy teraz jako budynek garażowy. Na przedłużeniu drogi łączącej widoczny jest także fragment budynku koszarowego o kształcie litery L. Także teren krematorium znajdował się pierwotnie w obrębie obszaru SS i podczas istnienia obozu nie był dostępny z obozu więźniarskiego. Plan przedstawia miejsce pamięci. Obóz koncentracyjny Dachau. Barwy pozwalają rozróżnić obiekty oryginalne, takie jak budynek gospodarczy, bunkier, żurhaus, wieże wartownicze i oba krematoria. Obiekty zrekonstruowane dla miejsca pamięci, takie jak oba baraki i fundamenty baraków oraz pomniki, takie jak centralny pomnik pamięci na Placu Apelowym lub obiekty kościelne w tylnej części obozu. Miejsce pamięci powstało w roku 1965 na terenie byłego obozu więźniarskiego. Pozostali przy życiu więźniowie obozu koncentracyjnego zrzeszeni w Międzynarodowym Komitecie Dachau, CID, świadomie przekształcili dawny obóz więźniarski w miejsce pamięci. Motywem prezentowanej ekspozycji jest Droga Więźniów. Teren obozu, ekspozycja i zachowane pamiątki obozowe mają przybliżyć zwiedzającym los ludzi uwięzionych i uśmierconych w tutejszym obozie koncentracyjnym. Wielka ekspozycja dokumentacyjna w dawnym budynku gospodarczym przedstawia w sposób chronologiczny historię obozu koncentracyjnego Dachau i jego ponad 140 zewnętrznych jednostek obozowych. W centrum budynku gospodarczego mieści się sala kinowa, w której prezentowany jest 22-minutowy film dokumentalny. Dalsze ekspozycje znajdują się w bunkrze, ówczesnym więzieniu obozowym, w prawym baraku oraz na terenie krematorium. Tablice informacyjne i fotograficzne na terenie obozu zawierają dalsze objaśnienia. Fotografie widoczne na tej tablicy ilustrują część historii obozu. Budowę drugiego obozu w latach 1937-38, którego wielkość odpowiada dzisiejszemu miejscu pamięci. Karne stanie wzdłuż drogi prowadzącej od Żurhaus w głąb obozu oraz dwa zdjęcia ilustrujące oswobodzenie obozu w dniu 29 kwietnia 1945 roku. Obóz koncentracyjny Dachau został otwarty w tym miejscu dnia 22 marca 1933 roku w dawnych barakach robotniczych, leżących na części terenu fabryki prochu i amunicji pochodzącej z okresu I wojny światowej. Składał się on z obozu więźniarskiego i obozu SS. Miejsce pamięci, obóz koncentracyjny Dachau, obejmuje teren obozu więźniarskiego, który został powiększony, począwszy od 1938 roku. Po roku 1945 był on użytkowany jako obóz internowania byłych zbrodniarzy nazistowskich i przestępców wojennych, a w późniejszym okresie jako obóz uchodźców. Po wybraniu Adolfa Hitlera na kanclerza Rzeszy w dniu 30 stycznia 1933 roku narodowi socjaliści bardzo wcześnie rozpoczęli prześladowanie swoich politycznych przeciwników. W tym celu tworzyli miejsca uwięzienia i terroru. Z początku tak zwane dzikie obozy, improwizowane miejsca odosobnienia, na przykład w piwnicach, niewykorzystanych halach i dawnych budynkach fabrycznych. Także obóz koncentracyjny Dachau został utworzony na takim dawnym terenie przemysłowym. Podczas gdy większość dzikich obozów została wkrótce rozwiązana, obóz w Dachau rozbudowano do obiektu modelowego. Pierwotnym zadaniem obozów koncentracyjnych było prześladowanie przeciwników politycznych i zabezpieczenie własnych wpływów. Wkrótce obozy koncentracyjne stały się ośrodkiem władzy SS wyjętym spoza kontroli prawa. W ten sposób
Obozy koncentracyjne odgrywały centralną rolę we wdrażaniu polityki rasowej oraz w prześladowaniach, a ostatecznie także w zagładzie ludności tzw. niearyjskiej. Poprzez regularne selekcje więźniów niezdolnych do pracy, z punktu widzenia SS niegodnych życia oraz deportacje do obozów zagłady, obóz koncentracyjny Dachau stanowił część aparatu masowej zagłady. Zdjęcia wykonane przez oswobodzicieli obozu, przedstawiające góry ludzkich zwłok znalezionych w obozie, szybko obiegły świat. Przez to pojęcie Dachau stało się synonimem obozu koncentracyjnego. Żurhaus był w oczach więźniów granicą między światem wewnętrznym i zewnętrznym. Łączył on obóz więźniarski z obozem SS, który rozpoczynał się za małym mostem na drugim brzegu kanału łączącego się z rzeką Würm. Dzisiaj ma tutaj siedzibę bawarska policja. Wał ziemny został usypany dopiero po odejściu armii amerykańskiej w roku 1971. Powstał on z gruzów ze zburzonych budynków fabrycznych. W maju 2005 roku wał został usunięty, odsłaniając połączenie między dawnym obozem więźniarskim i terenem zajętym przez SS. W ten sposób zostało spełnione jedno z żądań ocalałych więźniów obozu, zgłaszane od chwili utworzenia miejsca pamięci, aby, co też uczyniono, odwiedzający wchodzili na teren obozu przez dawny budynek z bramą, tak zwany Żurhaus. Obóz SS na drugim brzegu rzeki Würm został utworzony 11 kwietnia 1933 roku, w dniu, w którym SS przejęło zadania organizacyjne i sprawowanie władzy nad obozem koncentracyjnym. Poza obszarem komendatury SS, na którym znajdowały się obiekty administracyjne, warsztatowe i zaopatrzeniowe obozu ochronnego, część terenu przeznaczono na szkolenie oddziałów dyspozycyjnych SS. Natychmiast rozpoczęto szkolenie kadry wartowniczej i kierowników obozowych następnych obozów koncentracyjnych, tzw. oddziałów trupiej główki. Znanym uczniem z Dachau był Rudolf Höss, późniejszy komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W okresie od 27 września 1939 roku do 28 lutego 1940 roku zajęto nawet obóz więźniarski na potrzeby szkolenia kadry SS, a więźniów przewieziono do innych obozów koncentracyjnych. W kwietniu 1945 roku panowała wśród więźniów szczególnie przygnębiająca i napięta atmosfera. Wszyscy obawiali się pełnej ewakuacji obozu lub masowej egzekucji. Rozpowszechnione było przekonanie, że SS pragnie zapobiec oswobodzeniu żyjących więźniów przez oddziały alianckie. I rzeczywiście, począwszy od 23 marca, rozpoczęto pierwsze transporty ewakuacyjne, których celem był Tyrol. Objęły one około 16 tysięcy więźniów. Marsze ewakuacyjne przeszły do historii obozów koncentracyjnych jako marsze śmierci. Wielu więźniów zostało bowiem zamordowanych w drodze lub zmarło z wycieńczenia. Aby zapobiec dalszym ewakuacjom i groźbie zagłady obozu, w dniu 28 kwietnia grupa prowadzona przez byłych więźniów obozowych Waltera Neffa i Georga Scherera zajęła ratusz w Dachau. Powstanie to nie powiodło się. 6 jego bohaterskich uczestników poniosło śmierć w walce lub straciło życie na szubienicy z rąk SS. Następnego dnia, 29 kwietnia 1945 roku, do obozu dotarły równocześnie dwie amerykańskie jednostki wojskowe, wyzwalając 32 tysiące pozostałych przy życiu więźniów obozu koncentracyjnego. Więzień Edgar Kupfer-Koberwitz wspomina ten dzień w swoim pamiętniku w następujących słowach. Minął dzień, ten 29 kwietnia 1945 roku. Będę go przez całe życie obchodził jako dzień ponownych urodzin. Jako dzień, który przyniósł mi nowe życie. W czerwcu 1945 roku obóz opuścił ostatni więzień. Jeszcze w maju zmarło 2000 więźniów wskutek warunków panujących w obozie. Przez wejście tego budynku o nazwie Żurhaus do obozu ochronnego doprowadzane były, począwszy od roku 1938,
transporty więźniów. Napis nad bramą Arbeit macht frei, praca czyni wolnym, był z jednej strony przejawem propagandy nazistowskiej, według której obozy koncentracyjne miały stanowić rodzaj obozów reedukacyjnych, z drugiej zaś wyrazem pogardy dla więźniów. Budynek Żurhaus mieścił część sztabu komendantury SS. Kierownik obozu ochronnego narzucał więźniom regulamin obozowy, występował o ich ukaranie i nadzorował wykonanie kar. Podlegli mu SS-mani w funkcji nadzorców bloków przenosili metody barbarzyńskiego traktowania więźniów do baraków. Punkt rozdziału pracy kierował brygadę więźniów do warsztatów i na place budowy. Wydział polityczny podległy Gestapo miał tutaj swój pokój przesłuchań. Po prawej stronie wejścia znajdował się barak Wydziału Politycznego i prowadzącego rejestrację więźniów. Wieża strażnicza na dachu stanowiła jedną z 7 wież strażniczych muru obozowego. Wieża A. Na ścianach łuku bramy są umieszczone tablice upamiętniające oswobodzenie obozu przez jednostki amerykańskie w dniu 29 kwietnia 1945 roku. W latach 1945 do 1972 Żurhaus był użytkowany przez amerykańskie siły zbrojne, a po przekazaniu zarządowi miejsca pamięci przywrócony do pierwotnego stanu. Wieża wartownicza została wykonana na nowo jako konstrukcja drewniana, a brama kratowa z napisem stanowi rekonstrukcję oryginalnej bramy. To zdjęcie powstało krótko po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów. Obrazuje ono, jakie rozmiary osiągnął obóz koncentracyjny Dachau wraz z terenem SS w ciągu 12 lat. Obóz SS rozciągał się od górnego brzegu zdjęcia aż do rzeki Würm. W jego obrębie znajdowały się nie tylko obiekty niezbędne do nadzorowania i zaopatrzenia obozu koncentracyjnego, lecz także budynek na zachód od strumienia Polen należącego do obszarów oddziałów SS. Na pierwszym planie widoczny jest obóz więźniarski. Po prawej, przy krawędzi zdjęcia, ogrodzony areał zakładów Precifix. Komando pracy skierowane do produkcji wojennej miało swoje własne kwatery. Przy dolnym brzegu zdjęcia widoczny jest obszar uprawny tzw. plantaży Freiland 1 i Freiland 2, zmeliorowany i uprawiany przez więźniów w ciężkich warunkach pracy. Więźniowie komanda uprawiali w ramach produkcji wojennej także zioła lecznicze. Tak zwany plac apelowy został zrekonstruowany w stanie, w jakim znajdował się w drugim obozie w latach 1937-38. Powierzchnia niezabudowana, która mogła pomieścić od 40 do 50 tysięcy ludzi, służyła przede wszystkim do odbywania apeli i egzekwowania nałożonych kar. Plac apelowy leżał wówczas między trawnikiem okolonym rabatami kwiatowymi, założonym przed budynkiem gospodarczym i kompleksem baraków. W środku znajdował się duży megafon. W okresie wojny w podwórzu wewnętrznym budynku gospodarczego ustawiono, w związku z ustawicznym przepełnieniem obozu, baraki w funkcji magazynów lub warsztatów. W okresie powojennym plac zabudowano barakami mieszkalnymi i warsztatowymi. Gdy obóz spełniał funkcję amerykańskiego obozu internowania, na placu apelowym zbudowano kaplicę katolicką z wielkim drewnianym krzyżem. Autorem widocznego tutaj zdjęcia jest fotograf Friedrich Franz Bauer. Powstało ono z polecenia SS w czerwcu 1938 roku i nigdy nie zostało opublikowane. Ostatnie opublikowane zdjęcie obozu koncentracyjnego Dachau pochodzi z roku 1936 i stanowi nazistowską inscenizację propagandową. Fałszywa informacja głosi: obóz koncentracyjny Dachau jest resocjalizacyjnym obozem pracy. Fotografia ta została wykonana od strony placu apelowego, patrząc na Żurhaus. Kierunek patrzenia obiektywu aparatu fotograficznego od góry na głowy więźniów sugeruje podległość uwięzionych.
Takie pomniejszenie postaci więźniów zostało specjalnie podkreślone przez dobór światła i cienia. Więźniowie nie są tu przedstawieni jako odrębne postacie. Ich twarze i ciała stanowią część grupy tzw. szkodników społecznych. Znajdujemy się przed zachodnim skrzydłem dawnego budynku gospodarczego, który zbudowali więźniowie obozu w latach 1937-38. Tutaj mieściły się do 1945 roku liczne warsztaty, w których pracowali więźniowie jako stolarze, ślusarze, elektrycy, instalatorzy lub malarze. Począwszy od roku 1943 w Laboratorium Techniki Wysokiej Częstotliwości badano tutaj także urządzenia radiowe, zdobyte w walkach z aliantami. W zachodnim skrzydle budynku znajdowała się ponadto sala przyjęć, tak zwany Schubraum, oraz pomieszczenie, w którym przechowywano przedmioty zrabowane przybywającym więźniom. W budynku głównym mieściły się łaźnia i kuchnia obozowa. Począwszy od roku 1964, budynek główny i część wschodnia są użytkowane przez administrację miejsca pamięci obóz koncentracyjny Dachau, spełniając także funkcję obszaru ekspozycyjnego. Ekspozycja otwarta w roku 2002 bierze swój początek w skrzydle zachodnim i stanowi rekonstrukcję drogi więźniów. Na zdjęciu widoczny jest ledwo czytelny, cyniczny w swojej wymowie napis „Co dzień na nowo szydzący z więźniów”. Istnieje jedna droga do wolności. Jej kamieniami milowymi są posłuszeństwo, uczciwość, czystość, trzeźwość, pilność, porządek, ofiarność, uczciwość i miłość do ojczyzny. Pomnik odsłonięty w roku 1968 powstał według projektu jugosłowiańskiego artysty Nandora Glida, więźnia, który przetrwał obóz koncentracyjny. Jego projekt zwyciężył w międzynarodowym konkursie. Był to ważny sygnał wskazujący, że na terenie dawnego obozu koncentracyjnego może powstać miejsce pamięci. Pomnik w swoim całokształcie jest złożony z wielu oddzielnych pomników i tablic pamiątkowych powstałych w różnym czasie. Symbolizuje on krąg cierpienia więźniów. W zamierzeniu artysty osoby zwiedzające podążają śladami stacji męczeństwa więźniów osadzonych w obozie od chwili przyjazdu aż po dzień oswobodzenia, w duchu refleksji nad cierpieniami uwięzionych. Klamrę spinającą stanowi hołd pamięci przypominający o cierpieniach ofiar narodowo-socjalistycznego terroru. Jako przestroga, a jednocześnie żądanie, brzmi umieszczony tutaj napis „Nigdy więcej”. Forma pomnika łączy w sposób nowatorski dla lat 60. elementy realne w aluzjach do przeszłości i interpretację artystyczną cierpienia i pamięci. Teksty uzupełniające zawierają objaśnienia dotyczące poszczególnych części pomnika w osi zachód-wschód. Inskrypcje w kilku językach w zachodniej części pomnika stanowią pierwszą stację, na którą napotyka zwiedzający. Wejście, przez które wchodzili więźniowie, jest teraz przejściem dla ocaleńców jako wolnych ludzi. Pamięci więźniów politycznych poświęcony jest tekst w kilku językach o następującej treści. Niech przykład tych, którzy w latach 1933-1945 w walce przeciwko narodowym socjalistom stracili tutaj życie, zjednoczy żyjących w obronie pokoju i wolności, w głębokim poszanowaniu godności człowieka. Przejście ułożone z płyt granitowych prowadzi w dół. Granit upamiętnia ciężką pracę więźniów obozów koncentracyjnych Flossenbürg i Mauthausen w kamieniołomach w latach 1939-40. Ich cierpienie i śmierć. W najniższym punkcie znajduje się miejsce składania wieńców. Tutaj też ustawiona jest rzeźba Nandora Glida. Słupy, rowy, drut kolczasty reprezentują obiekty demarkacyjne obozu koncentracyjnego. Ludzkie szkielety upamiętniają tych, którzy z rozpaczy poszli na druty.
Śmierć była w obozie koncentracyjnym zdarzeniem codziennym i wszechobecnym. Ta rzeźba to nie tylko symbol. Opowiada ona historię wielu samobójstw popełnionych w obozie koncentracyjnym Dachau w ten właśnie sposób. Im niżej zstępujemy, tym większemu stłoczeniu ulega motyw ludzi uwikłanych w druty kolczaste, podobnie jak na tryptyku ołtarzowym. Rzeźba jest otoczona betonowymi słupami reprezentującymi przestrzenne obiekty demarkacyjne obozu koncentracyjnego. Przejaw typowego dla tego pomnika połączenia sztuki z rzeczywistością. Środek artystyczny, jakim jest powiązanie sztuki z rzeczywistością, został wykorzystany także w tej płaskorzeźbie. Ta część pomnika przypomina o winklach, czyli trójkątach, którymi począwszy od roku 1937 oznaczany był każdy więzień po przyjeździe do obozu. Płaskorzeźba porządkuje poszczególne różnobarwne trójkąty, znaki, punkty i kreski w postać łańcucha. Korowód trójkątów odzwierciedla solidarność więźniów w przymusowej wspólnocie więziennej. Przyjaźń, gotowość spieszenia z pomocą i solidarność między różnymi grupami więźniów były w obozie warunkiem przeżycia. To przedstawienie sygnalizuje, że ludzie w drutach kolczastych, stanowiący symbol śmierci i cierpienia, nie umarli na próżno. Płaskorzeźba nie zawiera jednak tzw. czarnych trójkątów, grup więźniów określanych jako aspołeczni, zielonych trójkątów, tzw. więźniów kryminalnych i różowych trójkątów, grupy więźniów o orientacji homoseksualnej. Pomnik powstał w roku 1968 z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Więźniów, który reprezentował przede wszystkim dawnych więźniów politycznych. Tak więc uwzględniono osoby prześladowane ze względów politycznych, rasistowskich lub religijnych, które po roku 1945 zaliczone zostały do oficjalnych grup prześladowanych. Los innych grup, tzw. zapomnianych ofiar, jest przedmiotem badań dopiero od lat 80. W latach 90. z inicjatywy zrzeszeń byłych więźniów wykonany został trójkąt z różowego marmuru, ustawione dzisiaj w sali pamięci budynku ekspozycyjnego. Dalej kroki zwiedzającego kierują się w ślad za zmarłymi do końcowej partii pomnika, tablicy po stronie wschodniej. Nigdy więcej głoszą tutaj litery alfabetu hebrajskiego w języku jidysz. Ten sam tekst jest powtórzony w języku francuskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Z przodu ustawiona jest urna zawierająca prochy nieznanego więźnia obozu koncentracyjnego, upamiętniająca losy tysięcy więźniów spalonych w obozowym krematorium. Urnę tę złożono w tym miejscu w maju 1967 roku, jeszcze przed odsłonięciem pomnika. Tablica z lewej, węższej strony pomnika, informuje. Ten pomnik, wzniesiony przez Comité International de Dachau, upamiętnia tysiące męczenników, którzy ponieśli tutaj śmierć jako ofiary narodowo-socjalistycznej tyranii. Pomnik został odsłonięty 8 września 1968 roku. Na końcu przejścia w kierunku północnym pomnik zwieńczony jest kamieniem węgielnym, pierwszym położonym w tym miejscu kamieniu upamiętniającym prześladowanych przez nazistowski reżim. Napis w języku łacińskim brzmi w tłumaczeniu następująco. Pierwszy kamień pomnika wzniesionego ku pamięci ofiar narodowego socjalizmu, którzy ponieśli śmierć w Lochach Dachau w latach 1933-1945, położony 10 września 1956 roku, czwartego dnia poprzedzającego ideę wrześniową. Ten kamień pamiątkowy został ustawiony najpierw na terenie krematorium, a później przeniesiony na obecne miejsce. W tym miejscu zrekonstruowane zostały części składowe urządzeń przestrzennych w postaci, w jakiej powstały w latach rozbudowy obozu 1937-38. Wieże strażnicze były obsadzane przez całą dobę załogami z bronią maszynową. Z wież strażniczych strzelano do każdego, kto wszedł w obręb tzw. pasa śmierci, jak nazywano pas trawnika o szerokości 8 metrów ograniczony drutem kolczastym. Za trawnikiem położony był rów o szerokości 2,5 metra,
płot elektryczny o wysokości 4 metrów i na zewnątrz betonowy mur zwieńczony drutem kolczastym. Z drogą graniczył pas patrolowy. Urządzenia wartownicze były stale udoskonalane i rozbudowywane w przeciągu 12 lat istnienia obozu. Już w końcu 1937 roku załoga wartownicza, a także posterunki strażnicze i służby pomocnicze liczyły 1621 SS-manów z oddziału Trupiej Główki. Spośród nich 116 odkomenderowano bezpośrednio do obozu ochronnego. Poza obozem ochronnym dla więźniów pracujących poza terenem obozu obowiązywał tzw. łańcuch posterunków w funkcji żywej zapory wartowniczej składającej się z uzbrojonych grup wartowniczych. Dla więźniów oznaczało to często niebezpieczną grę o życie. Grupy wartownicze nierzadko z własnej inicjatywy pozostawiały niektórych więźniów poza łańcuchem strażniczym, co było interpretowane jako próba ucieczki. Dla więźnia oznaczało to śmierć na miejscu przez zastrzelenie. Dla SS-manów dodatek do wynagrodzenia. Na tablicy ilustracyjnej przedstawiono dokładny schemat przestrzennych urządzeń strażniczych obozu. Takie monstrualne urządzenia wartownicze służą nie tylko zapobieżeniu wydostania się z obozu na zewnątrz, lecz stanowią także dla świata zewnętrznego imponujący instrument odstraszania. Podczas zwiedzania obozu nasuwa się niejako obowiązkowo pytanie na temat tych na zewnątrz, na temat mieszkańców Dachau i społeczeństwa niemieckiego w ogólności. Co wiedzieli? W maju 1945 roku oddziały amerykańskie przeprowadziły na ten temat ankietę wśród ludności Dachau. W wyniku tego badania, podjętego przez Wydział Broni Psychologicznej, Psychological Warfare Branch, dokonano podziału ankietowanych na 3 grupy. Ci najgorsi, czyli funkcjonariusze SS sprawujący funkcje kierownicze i członkowie ich rodzin, zbiegli lub uwięzieni po oswobodzeniu obozu, szeroka masa, czyli ludzie, którzy zapewniali, że zostali okłamani, ale zdaniem Amerykanów czerpali korzyści z obozu koncentracyjnego, i trzecia, bardzo mała grupa, która nie obawiała się przeciwstawić nazistom, a obóz koncentracyjny traktowała jako haniebną plamę. Wnioski wyciągnięte z badania. W Dachau nie było nawet jednego mieszkańca, który nie miałby uczucia, że na skraju miasta dzieje się coś niedobrego. Strasznie niedobrego. W obliczu wojennej codzienności, która sprawiła, że ludność cywilna zetknęła się bardzo blisko z robotnikami przymusowymi, można wnioskować, że podobny wynik zostałby osiągnięty w każdym porównywalnym miasteczku niemieckim. Przed wybudowaniem pierwszego obozu koncentracyjnego w marcu 1933 roku do lata roku 1938 więźniowie mieszkali w 10 murowanych barakach dawnej fabryki prochu i amunicji. Każdy barak miał 5 sal sypialnych, z których każda mieściła 54 więźniów. Ten pierwszy obóz został w latach 1937-38 przebudowany i rozbudowany, tworząc nowy obóz. Dzisiejsze zagospodarowanie przestrzenne i urządzenie terenu odpowiada sytuacji panującej w nowym obozie. Nowe baraki składały się z 4 izb zwanych sztubami. Każda izba dzieliła się na część pobytową i sypialną. Dla 2 izb do dyspozycji stał 1 obszar sanitarny. Każda izba była przeznaczona dla 52 więźniów. Pierwotnie zatem każdy barak był zaplanowany na 208 więźniów, a cały obóz mógł pomieścić 6 tysięcy więźniów. Obóz był jednak stale przepełniony, zaś począwszy od roku 1944 warunki w obozie stały się katastrofalne. Wyposażenie baraków zostało zmienione w taki sposób, aby możliwe było stłoczenie możliwie jak największej liczby ludzi. W chwili oswobodzenia obozu w dniu 29 kwietnia 1945 roku żołnierze amerykańscy zastali w obozie ponad 30 tysięcy wynędzniałych i chorych więźniów. Ponadto na terenie obozu wybuchła epidemia tyfusu. Dopiero po okresie kwarantanny,
podczas której zmarło jeszcze ponad 2000 więźniów wskutek choroby i wycieńczenia, więźniowie, którzy pozostali przy życiu, mogli opuścić obóz. Począwszy od lipca 1945 roku, armia amerykańska użytkowała teren w funkcji obozu internowania dla przestępców wojennych i jeńców wojennych. Już w listopadzie 1945 roku rozpoczęły się prowadzone przez aliantów procesy przeciw przestępcom wojennym. Odbywały się one w byłym budynku SS sąsiadującym z obozem więźniarskim. W październiku 1947 roku teren byłego obozu więźniarskiego został przekazany Wolnemu Krajowi Bawarii, który począwszy od października 1948 roku użytkował baraki do zakwaterowania niemieckich uchodźców. Przez 20 lat dawny obóz ochronny spełniał funkcję obozu uchodźców, przekształcając się z upływem lat coraz bardziej w normalne osiedle mieszkaniowe. Dopiero w roku 1965, przede wszystkim wskutek żądań ocalałych więźniów obozu, ale także w wyniku nacisków międzynarodowych, na terenie obozu ochronnego utworzono miejsce pamięci. Wówczas także miejscu temu nadano widoczny dzisiaj kształt. Dla przykładu wyburzono obiekty przekształcone w baraki mieszkalne, a także kościół na Placu Apelowym wybudowany przez członków SS w okresie internowania przez Amerykanów. Po wejściu do baraku widzimy stan wyposażenia baraku z okresu pierwszego obozu. Tak wyglądały baraki więźniarskie w dawnych kwaterach pracowniczych Fabryki Prochu i Amunicji w latach 1933-34. Każdy więzień miał miejsce do spania na trzypiętrowym łóżku. Od strony głowy znajdowało się miejsce na przedmioty osobiste. W funkcji materacy używano worków napełnionych słomą. Bawełniane kołdry i poduszki były obciągnięte poszewkami w kratę. Na łóżku zawieszona była miska do mycia i ręcznik. Widoczne tutaj zdjęcie przedstawia takie właśnie urządzenie pomieszczenia. Obok łóżek, w tym samym pomieszczeniu, stały jeszcze stoły i ławy, na których więźniowie spożywali posiłki. Były więzień, Fritz Ecker, tak opisuje warunki z roku 1934. Wszystkie baraki w Dachau miały identyczną wielkość i wyposażenie. Każdy zawierał 5 sal sypialnych, które mieściły po 54 więźniów. Łóżka zbudowane jak klatki dla królików były dostępne z 3 stron. Wiele baraków miało na wyposażeniu do 3 ław i do 3 stołów zapewniających miejsce tylko dla części więźniów. Leżenie lub siedzenie na łóżkach dozwolone było tylko chorym. Dla kogo zabrakło miejsca na ławach, musiał stać. Drugie i trzecie pomieszczenie pokazują wyposażenie baraku po przebudowie i rozbudowie obozu w latach 1937-38. Izby były teraz podzielone na pomieszczenia sypialne i pobytowe. 4 izby, tak zwane sztuby, tworzyły pojedynczy barak nazywany także blokiem. 2 izby miały wspólny obszar sanitarny. W pomieszczeniu pobytowym znajdowały się szafki, stoły i taborety, w sypialni dwupiętrowe łóżka. Drobiazgowe przepisy SS dotyczące zagospodarowania szafek, czystości baraków itd. regulowały codzienność więźniów. System prześladowań i terroru, który narodowi socjaliści wprowadzili w obozie, obejmował także kwatery. Także tutaj, a raczej właśnie tutaj, więźniowie byli wystawieni na samowolę i despotyzm SS-manów. Także baraki mieszkalne nie były więc dla więźniów żadnym schronieniem. Ksiądz Jean Bernard opisuje jeden z rytuałów porządkowych SS-manów – ścielenie łóżek. Ścielenie łóżek – brutalny rozkaz, w którym znajduje odbicie cały krwawy nonsens dyscypliny obozowej. Worek wypchany słomą jest z natury rzeczy okrągły, a więc należy go uformować w kształt prostopadłościanu, jak pudełko cygar. Z ukrycia więźniowie wyciągają specjalnie do tego celu przygotowane deski i deseczki. Przez rozcięcie w worku słoma zostaje ubita przy pomocy patyka przy brzegu worka przyciśniętego do deseczki. Ponad workiem należy następnie ostrożnie rozłożyć prześcieradło, a z boku zaprasować ostrą krawędź.
Po złożeniu poszwy na szerokość 60 cm do dyspozycji stoi dokładna miarka i ułożeniu jej tak, aby początek przypadał 20 cm od końca łóżka, należy położyć ją płasko na całej długości i na klinie głowowym pionowo odgiąć ku górze, a następnie ponownie nienagannie przykroć płasko poduszkę. Złożenie kołdry musi przy tym leżeć równolegle do niebiesko-białych pasów poszwy. Poza ułożeniem na kant najważniejszy jest tak zwany wodospad, to znaczy miejsce, w którym kołdra schodkowo przechodzi na poduszkę. Poza tym na 10 łóżkach leżących na poziomie każdego piętra w jednej linii wymagane jest zachowanie dokładnie identycznej wysokości pościeli. Wodospad musi zaczynać się w tym samym miejscu i sięgać na identyczną wysokość. Koszmarny nonsens wymyślony przez kalekie umysły. Ostatnie pomieszczenie, w którym można obejrzeć obszar sanitariatów, przedstawia wyposażenie i sytuację przestrzenną w końcu 1944 roku i na początku roku 1945. Piętrowe łóżka zostały przebudowane na wielopiętrowe prycze. Więźniowie byli upychani setkami w sztubach barakowych. W przedsionku leżącym między umywalnią i toaletami znajduje się wyciąg ze statystyki obozowej, który wyraźnie ilustruje przepełnienie obozu koncentracyjnego. Ponad 2000 więźniów w baraku przewidzianym dla 200 osób. Przepełnienie obozu, niedożywienie więźniów i niedostateczne warunki higieniczne doprowadziły w listopadzie 1944 roku do wybuchu epidemii tyfusu. Zmarły wówczas tysiące więźniów. Dnia 26 kwietnia SS-mani zmusili jeszcze tysiące więźniów do marszu śmierci w kierunku Alp. Po drodze zastrzelono setki więźniów, którzy nie mieli sił iść dalej. Inni zmarli z głodu, zimna i wyczerpania. Dopiero na początku maja pojedyncze kolumny marszowe zostały uwolnione przez oddziały amerykańskie. Nico Rost tak opisuje w dniu 9 marca 1945 roku agonię więźniów w obozie. Codziennie rosnąca liczba zmarłych. Codzienne dłuższe listy śmierci. Nie tylko w szpitalu obozowym i barakach kwarantanny, lecz także na wszystkich innych blokach. Blok 30, blok śmierci, w którym leżało 1000 ludzi, wymarł już raz doszczętnie i jest znowu zapchany nowymi nieszczęśnikami. Obawiam się, że wymrze ponownie. Czyli znowu 1000 zmarłych tylko na tym bloku. Od centrum placu Apelowego prowadzi ulica obozowa do drugiego pod względem wielkości areału na terenie byłego obozu, obszaru dawnych baraków więźniarskich. Na tym obszarze, w czasie rozbudowy obozu w latach 1937-38, więźniowie musieli postawić 34 baraki. Oba baraki, ustawione dzisiaj na początku ulicy obozowej, stanowią rekonstrukcję oryginalnych baraków. Z pozostałych 32 baraków widoczne są tylko betonowe fundamenty. Fundamenty te zostały wypełnione kamieniami i dają wyobrażenie o pierwotnych wymiarach baraków. 100 metrów na 10 metrów. W miejscu, w którym ustawione są dzisiaj oba zrekonstruowane baraki, znajdowały się niegdyś baraki funkcyjne. Dopiero od trzeciego rzędu zaczynały się baraki, w których zakwaterowani byli więźniowie. Widoczny do dzisiaj zarys obozu z symetrycznym usytuowaniem baraków został przyjęty w niemal wszystkich obozach koncentracyjnych. Także i w tym przypadku jako model służył obóz koncentracyjny Dachau. Dzisiejsze zagospodarowanie przestrzenne terenu obozu nie oddaje ciasnoty i bliskości usytuowania baraków. Pierwotnie obóz koncentracyjny był zaprojektowany dla około 6 tysięcy więźniów. Stale był jednak przepełniony. Przy końcu roku 1944 stłoczono tutaj ponad 30 tysięcy ludzi. 5 razy więcej niż pozwalała na to dostępna przestrzeń. Prawy, zrekonstruowany barak jest przygotowany do zwiedzania. Odtworzone zostały w nim warunki zakwaterowania
w latach 1933-34, 1937-38 oraz 1944-45. Po prawej stronie ulicy Obozowej zdjęcie lotnicze daje wyobrażenie o przestrzennej organizacji gęsto zabudowanego terenu baraków obozowych. Odpowiednie miejsca ustawienia poszczególnych baraków są oznakowane numerami wyrytymi w kamieniu. Przy końcu ulicy Obozowej rozpoczyna się dzisiejszy teren religijnych miejsc pamięci. Po lewej stronie, na tyłach dawnego obozu więźniarskiego, znajduje się dojście do obszaru krematoriów, prowadzące przez mostek. Po prawej stronie ulicy Obozowej na wysokości baraku 5 ustawiona jest tablica ze zdjęciem lotniczym przedstawiającym granice obszaru obozowego zajętego przez baraki. Na zdjęciu widoczny jest cały obóz więźniarski wraz z barakami. Dwa poprzednie baraki na początku ulicy Obozowej były barakami funkcyjnymi. Z lewej strony w pierwszym baraku znajdowała się biblioteka obozowa, kantyna dla więźniów, a później także pokój pisania listów. Barak położony bezpośrednio z tyłu był od roku 1941 użytkowany jako warsztat produkcyjny dla przemysłu zbrojeniowego i nosił nazwę baraku Messerschmitta od producenta samolotów wojskowych. Począwszy od trzeciego rzędu baraków zaczynały się kwatery więźniów. Po lewej stronie leżały baraki oznaczone parzystą liczbą, a po prawej liczbą nieparzystą. Na zdjęciu widać, że pierwsze 9 baraków połączonych było ze sobą przejściami pośrednimi, co świadczy o rozszerzeniu rewiru obozowego mającego charakter szpitala obozowego. Rewir ten był także miejscem prowadzenia eksperymentów medycznych na ludziach. Między barakami 3 i 5 stał w latach 1942-43 samochód, w którym przeprowadzano na zlecenie Wehrmachtu doświadczenia, w trakcie których więźniów wystawiano na działanie niskich ciśnień. W obrębie obszaru szpitalnego lekarze SS prowadzili także doświadczenia na ludziach polegające na badaniu działania niskich temperatur lub chorób zakaźnych, takich jak malaria lub flegmona. Na końcu prawego rzędu baraków widoczny jest barak ustawiony ukośnie. To dom publiczny dla więźniów urządzony w latach 1943-44. Jego celem było zwiększenie wydajności pracy więźniów w przemyśle wojennym. W nim zmuszane były do prostytucji przez SS-manów kobiety z obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Za blokami dla więźniów znajdowały się baraki użytkowane do dezynfekcji odzieży, klatki, hodowli królików i ogrodnictwo obozowe. Dzisiaj na tym obszarze stoją miejsca pamięci religijnej. Rewir chorych był swego rodzaju szpitalem obozowym, wyposażonym także w salę operacyjną. W kostnicy tego rewiru wykonywane były przez lekarzy SS sekcje zwłok. Opieka medyczna dla więźniów obozu była od początku niewystarczająca. Lekarze SS z reguły nie troszczyli się o przywrócenie chorych więźniów do zdrowia. Walter Adam mówi o leczeniu chorych. Jeśli patrząc wstecz, chciałbym jednym zdaniem opisać opiekę medyczną w obozach koncentracyjnych, mogę powiedzieć tylko jedno. Im więcej więźniów nie przeżyje, tym lepiej. Począwszy od roku 1941, rewir był także miejscem przeprowadzania doświadczeń na ludziach. Lekarze SS prowadzili w tak zwanej stacji doświadczalnej badania bezpośrednio na ludziach przy ścisłej współpracy z przedstawicielami medycyny wojskowej. W tym doświadczenia związane z malarią, punkcje wątroby, badania nad zakażeniem flegmoną, eksperymenty obejmujące działanie zimna i niskiego ciśnienia na organizm człowieka. Chorzy więźniowie byli mordowani przez lekarzy SS zastrzykiem trucizny. Lekarze SS przeprowadzali także operacje na zdrowych więźniach. W komorze próżniowej symulowane były różnice wysokości, a tym samym wahania ciśnienia. Podczas tych doświadczeń uśmiercono ponad 80 więźniów. Nawet wówczas, gdy Luftwaffe przerwało te doświadczenia, dr Rascher prowadził je nadal, chroniony przez swojego mentora Himmlera. Rozmieszczenie więźniów w barakach odzwierciedlało rasistowską ideologię narodowych socjalistów.
W przednich barakach umieszczono więźniów niemieckich oraz więźniów ze zachodnich krajów okupowanych. Dalej, w kierunku tylnej części obozu, zakwaterowani byli i stopniowo coraz bardziej stłoczeni ludzie, którzy w opinii narodowych socjalistów przedstawiali mniejszą wartość. Polacy, więźniowie ze Związku Radzieckiego, Żydzi. Równocześnie w obrębie 28 baraków dla więźniów wyznaczano obszary specjalne. Przykład mogą stanowić baraki karne na dodatkowo ogrodzonym obszarze dla tych, którzy trafili do Dachau powtórnie. Baraki więźniów nieprzydzielonych do żadnej pracy. Byli oni wystawieni na szczególne szykany ze strony obozowego SS. Bloki kwarantanny, w których umieszczano nowych więźniów przybyłych do obozu oraz baraki więźniów nocy i mgły, których począwszy od roku 1942 na mocy dekretu noc i mgła uprowadzano z terenów okupowanych do obozów koncentracyjnych. Szczególnie zagrożeni byli mieszkańcy tzw. bloku inwalidów, którzy dodatkowo jeszcze przez zmniejszenie racji żywnościowych byli skazani na powolne dogorywanie i którym stale groziła selekcja i transport do komór gazowych na zamku Hartheim. Zamek Hartheim, położony niedaleko miasta Linz w Austrii, był swego rodzaju komorą gazową obozu koncentracyjnego Dachau. Istniejący tutaj zakład psychiatryczny przystosowano do uśmiercania chorych pacjentów w ramach programu eutanazji, wyposażając go w komorę gazową. W blokach 26-30 znajdowały się począwszy od lat 40. kwatery duchownych. Dachau był centralnym obozem dla duchowieństwa, do którego przywożono przede wszystkim księży z Polski. Na końcu ulicy Obozowej są dzisiaj ustawione pomniki różnych wyznań. Bezpośrednio w osi środkowej ulicy Obozowej stoi poświęcona w roku 1960 kaplica śmiertelnego lęku Chrystusa. Po jej prawej stronie żydowskie miejsce pamięci, a z lewej strony ewangelicki kościół pojednania. Oba te miejsca zostały udostępnione wiernym w roku 1967. Bezpośrednio za murem leży klasztor Przenajświętszej Krwi Chrystusa sióstr karmelitanek, którego dachy są widoczne ponad murem. Przy drodze prowadzącej na teren krematoriów znajduje się kaplica rosyjskiego kościoła prawosławnego. Religijne miejsca pamięci leżą głównie na dawnym obszarze obozu więźniarskiego położonym za barakami więźniów, na którym znajdowały się wymienione już wcześniej obszary specjalne obozu koncentracyjnego. Barak służący do dezynfekcji odzieży, ogrodnictwo obozowe, hodowla królików i dom publiczny. Religijne miejsca pamięci leżą dokładnie naprzeciw międzynarodowego pomnika przed budynkiem gospodarczym i dla wyznawców różnych religii stanowią miejsce medytacji i refleksji. Liczne religijne miejsca pamięci powstały tutaj bez wątpienia ze względu na znaczną liczbę duchownych, którzy byli uwięzieni w obozie. Przed kaplicą śmiertelnego lęku Chrystusa umieszczony jest dzwon pamięci rozbrzmiewający codziennie o godzinie 15. Żydowskie miejsce pamięci, leżące po prawej stronie kaplicy śmiertelnego lęku Chrystusa, zostało udostępnione w dniu 7 maja 1967 roku. Architekt Zvi Gutmann zaprojektował pierwotnie większy obiekt, który jednak w trakcie realizacji został pomniejszony o 1/4. Obiekt ten jest wykonany z czarnej lawy bazaltowej. Przejście wewnętrzne symbolizujące rampę prowadzi w głąb. W najniższym punkcie przez otwór w suficie przenika światło. Nad budowlą góruje siedmioramienny świecznik menora, wykonany z marmuru Pekin. Jak głosi wieść, miejscowość Pekin w Izraelu zamieszkiwał nawet w najcięższych czasach co najmniej jeden Żyd. Tym samym miejscowość ta symbolizuje ciągłość żydostwa. Wewnątrz pali się Ner Tamid, wieczne światło. Poręcze nawiązują do wszechobecnego w obozie koncentracyjnym drutu kolczastego, który wraz z rampą symbolicznie upamiętnia eksterminację europejskich Żydów. Ponad wejściem do miejsca pamięci wyryty jest następujący wers psalmu. Przejmij ich, Panie, bojaźnią. Niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.
Kaplica Śmiertelnego Lęku Chrystusa powstała jako pierwszy pomnik religijny w roku 1960. Budowa kaplicy została zainicjowana przez byłego więźnia, później biskupa, sufragana monachijskiego Johannesa Neuhäuslera. Poświęcenie kaplicy miało miejsce w dniu 5 sierpnia 1960 roku w ramach Światowego Kongresu Eucharystycznego. Ranga tego kongresu skutecznie dopomogła także idei utworzenia miejsca pamięci, obóz koncentracyjny Dachau. Na tylnej ścianie kaplicy umieszczona została w roku 1972 tablica ufundowana przez polskich księży, byłych więźniów obozu, upamiętniająca cierpienia polskich więźniów obozu koncentracyjnego. Polscy więźniowie tworzą obok więźniów ze Związku Radzieckiego drugą, najliczniejszą narodową grupę więźniów. Kaplica stoi dokładnie w osi ulicy Obozowej i jest otwarta w kierunku dawnego obozu. Rozcięty krąg stanowi dla architekta Józefa Widemana symbol wyzwolenia z niewoli przez Chrystusa. Byli więźniowie z Austrii ufundowali dzwon pamięci opatrzony napisem: poświęcony wiernej pamięci nieżyjących przyjaciół wszystkich narodowości przez duchownych i laików z Austrii więzionych w Dachau. Klasztor karmelitanek przy Najświętszej Krwi Chrystusa leży bezpośrednio za północnym murem. Za murem widoczne są białe szczyty dachów budynków klasztornych. Dojście do klasztoru prowadzi przez wyłom w murze dawnej wieży północnej. Siostry zakonne pojmują jako swoje powołanie ofiarną modlitwę pokutną w miejscu niezmiernego cierpienia i poniżającego okrucieństwa. Klasztor jest zbudowany na obrysie krzyża i jest stale otwarty dla zwiedzających. Wewnątrz kaplicy umieszczono statuę Madonny z Dachau, wizerunek Marii z baraku duchowieństwa, blok 26, dawnego obozu koncentracyjnego. Klasztor został poświęcony 22 listopada 1964 roku przez dawnego więźnia, późniejszego biskupa sufragana monachijskiego Neuhäuslera, który jest dzisiaj pochowany w kościele klasztornym. Siostry klasztorne prowadzą mały sklepik, w którym sprzedawane są książki i wyroby rzemiosła artystycznego. Ewangelicki Kościół Pojednania powstał z inicjatywy byłych więźniów obozu koncentracyjnego Dachau. Kościół został poświęcony przez księdza Martina Niemüllera, byłego więźnia obozu, w dniu 30 kwietnia 1967 roku. Bryła kościoła jest zagłębiona w otaczającym terenie, a odwiedzający jest prowadzony pod powierzchnię. Przerywany i nieregularny plan kościoła odcina się świadomie od prostokątnej monotonii obozu. Schody prowadzą w dół do wąskiego i ciemnego korytarza otwierającego się do prześwietlonego dziedzińca wewnętrznego. Na granicy między ciemnością i światłem ustawiona jest stalowa brama autorstwa Fryca Kuna ze słowami zaczerpniętymi z 17 psalmu. W cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj. Architekt Helmut Stryfler przeciwstawił pomieszczenia kościoła w ich nieregularności terrorowi porządku i uniformizmowi obozu koncentracyjnego. Kościół Pojednania oferuje przestrzeń do dialogu. Praca Kościoła Ewangelickiego w Niemczech jest wspierana przez wolontariuszy w ramach akcji Oznaka Pokuty – Służba na rzecz pokoju. Teren krematorium był pierwotnie ściśle oddzielony od obozu więźniarskiego. Przed budynkiem Żurhaus leżało rozwidlenie z drogą prowadzącą do strefy krematorium. Na teren ten wolno było wchodzić wyłącznie więźniom, którzy musieli pracować w krematorium. Do dzisiaj zachowało się pierwsze krematorium wybudowane w roku 1940 oraz tzw. barak X, postawiony w latach 1942-43. Mała ekspozycja pochodząca z roku 1968 wyjaśnia ówczesne przeznaczenie użytkowe. Areał służył także jako miejsce egzekucji. Między innymi rozstrzelano tutaj w 1944 roku 92 oficerów radzieckich.
Ze względu na braki węgla w listopadzie 1944 roku ograniczono pracę krematoriów. Zwłoki grzebano w masowych grobach na cmentarzu Leichenberg. Każdy, kto obejrzał w Muzeum Obozowym film Obóz koncentracyjny Dachau, ma jeszcze zapewne przed oczami góry spiętrzonych zwłok. Zdjęcia te wykonały oddziały amerykańskie w końcu kwietnia i na początku maja 1945 roku, bezpośrednio po oswobodzeniu obozu koncentracyjnego Dachau. Te sekwencje determinowały później obraz Dachau w oczach społeczności międzynarodowej. Teren krematorium wymaga szczególnego respektu jako miejsce pamięci i cmentarz. Dotyczy to także utrzymania atmosfery powagi w poszanowaniu uczuć współzwiedzających. Z tego względu prosimy nie wchodzić za barierki ustawione w budynku. W początkowym okresie zwłoki osób zmarłych w obozie koncentracyjnym Dachau wydawano rodzinie. Grzebano nieopodal obozu lub przewożono celem kremacji na cmentarz wschodni w Monachium. Wraz z początkiem wojny i osadzeniem w obozie więźniów obcych narodowości silnie wzrosła śmiertelność, co spowodowało, że w obozie koncentracyjnym Dachau i w innych obozach wybudowano krematoria, aby utrzymać w tajemnicy liczbę zmarłych. W roku 1941 utworzono obozowy urząd stanu cywilnego, którego zadaniem była rejestracja zmarłych. Już w roku 1942 wydajność pierwszego krematorium okazała się niewystarczająca, co spowodowało podjęcie decyzji o budowie drugiego krematorium, tak zwanego baraku X. W archiwum obozu koncentracyjnego Dachau znane są nazwiska 33 980 zmarłych. Tysiące zmarłych pominięto jednak w tej statystyce. Generalnie przyjmuje się, że w obozie koncentracyjnym Dachau zamordowano około 41 500 osób. Bezimienni pozostali liczni zamordowani więźniowie żydowscy, podobnie jak Rosjanie i Polacy, których nie rejestrowano osadzając w obozach zewnętrznych. Powyższa liczba nie uwzględnia także licznych więźniów, którzy zostali straceni przez gestapo w ramach tzw. traktowania specjalnego. Nieznana jest także liczba więźniów, którzy ponieśli śmierć podczas marszów ewakuacyjnych lub tych, którzy zmarli krótko po oswobodzeniu obozu wskutek chorób i wycieńczenia. Poza liczbą 41 500 więźniów zmarłych w obozie koncentracyjnym Dachau, nieznana jest liczba tzw. inwalidów przewiezionych i zamordowanych na Majdanku, w Oświęcimiu i w Bergen-Belsen. Kaplica Kościoła Prawosławnego pod wezwaniem Zmartwychwstania Pana Naszego znajduje się na przejściu z byłego obozu więźniarskiego na teren krematoriów. Kaplica została poświęcona w dniu 29 kwietnia 1995 roku. Plan kaplicy zbudowanej z drewnianych pali stanowi ośmiokąt. Kaplica stoi na wzniesieniu usypanym częściowo z ziemi przywiezionej z byłego Związku Radzieckiego. Zbudowali ją członkowie grupy zachodniej rosyjskich sił zbrojnych. Główna ikona pokazuje zmartwychwstałego Jezusa, który prowadzi mieszkańców obozu z ich baraków bramą otwieraną przez aniołów. Pozostałe dwie ikony przedstawiają Jezusa podczas jego ostatniej modlitwy w ogrodzie Getsemani oraz chwilę ukazania ludowi Jezusa przez Piłata. Ecce homo. Kaplica jest miejscem na skupioną modlitwę. Prowadzone są tutaj także regularne msze święte za zmarłych. Pomnik wykonany przez artystę Fritza Kelle przedstawia nieznanego więźnia. Obszar krematorium był już przed otwarciem miejsca pamięci dostępnym dla publiczności miejscem upamiętniającym więźniów obozu. Z lewej strony widzimy krematorium zbudowane w roku 1940. Z prawej strony, w tzw. baraku X, przygotowano po zakończeniu wojny pierwszą ekspozycję dotyczącą obozu koncentracyjnego Dachau, która została zamknięta przez państwo bawarskie w roku 1953. Kolejną ekspozycję Międzynarodowego Komitetu Dachau, CID, można było tutaj oglądać w latach od 1960 do 1964 roku. Za krematorium rozpoczyna się szlak pamięci z wieloma pomnikami i tablicami pamięci. Na początku tego szlaku ustawiono pomnik żydowski. Między gwiazdą Dawida i zniczem widnieje napis Nie zapomnij w językach niemieckim, angielskim i hebrajskim.
Szlak prowadzi następnie obok rowu popiołów do dwóch tablic pamięci przypominających funkcję obszaru krematorium jako miejsca straceń. Tutaj mordowano radzieckich jeńców wojennych i więźniów gestapo strzałem w potylicę. Te ofiary najczęściej nie były rejestrowane. Rozpoczęcie budowy drugiego krematorium, tak zwanego baraku X, w lecie 1942 roku oznaczało nie tylko powstanie czterech nowych pieców krematoryjnych i kostnicy. Barak X był pomyślany jako fabryka śmierci. Za wejściem położona była rozbieralnia, następnie komora gazowa, zamaskowana jako łaźnia prysznicowa, a za nią pomieszczenie z piecami krematoryjnymi. Taki układ zastosowano z polecenia Głównego Urzędu Administracji Gospodarczej SS. Można się z nim zapoznać w pierwszym pomieszczeniu ekspozycji. Jak dotąd brak jest jednak dowodu, że instalacja uśmiercania gazem jako narzędzie masowej zagłady rzeczywiście została uruchomiona. Nie jest wykluczone, że korzystano z niej przeprowadzając pojedyncze próby. Zamiar taki ilustruje eksponowany w muzeum list z dnia 9 sierpnia 1942 roku adresowany przez doktora Zygmunda Raschera do Heinricha Himmlera. Tabliczka w komorze gazowej informująca, że komora gazowa nie została oddana do użytku, dotyczy niepotwierdzonych egzekucji masowych. Do dziś neonazistowska propaganda rozpowszechnia informacje, jakoby oddziały amerykańskie nakazały wybudować tę komorę gazową ocalałym więźniom. Oczywiste kłamstwo. W komorze krematorium wykonywano także egzekucje poprzez powieszenie. Ofiary najczęściej nie były rejestrowane. Jedna z tablic pamiątkowych umieszczonych na ścianach przypomina o zamordowanych oficerach brytyjskich sił zbrojnych, kobietach, które zrzucono na spadochronach dla wsparcia ruchu oporu Résistance we Francji. Zostały one rozstrzelane w pobliżu krematorium. Zanim w ramach ekspozycji przedstawimy szczegółowo kolejne rozdziały historii obozu koncentracyjnego Dachau, pragniemy uzmysłowić zwiedzającym zasięg systemu narodowo-socjalistycznych obozów koncentracyjnych. Obóz koncentracyjny Dachau odgrywał w tym systemie szczególną rolę jako model przy zakładaniu innych obozów koncentracyjnych. Ta wielka mapa przedstawia obozy koncentracyjne i ich ważniejsze zewnętrzne jednostki obozowe, obozy zagłady utworzone w ramach akcji Reinhardt, w których zamordowano 2 miliony Żydów. Na tej mapie widzimy także inne obozy, takie jak młodzieżowe obozy ochronne, tak zwane wychowawcze obozy pracy, założone przez gestapo, a także getta. Mniejsza plansza z lewej strony pokazuje niektóre ze 140 jednostek zewnętrznych obozu koncentracyjnego Dachau w latach 1940-1945. Takie jednostki zewnętrzne, podporządkowane macierzystym obozom koncentracyjnym, były tworzone w ostatnich latach wojny. Więźniowie wykonywali w nich najczęściej niewolniczą pracę dla przemysłu zbrojeniowego. W tym pomieszczeniu udokumentowano i poddano analizie polityczny i społeczny rozwój okresu Republiki Weimarskiej. Co doprowadziło do dyktatury nazistowskiej? Ten temat pragniemy poruszyć w 10 rozdziałach. Pierwsze 5 rozdziałów w lewej części sali zajmuje się rozwojem społeczno-politycznym w chwili narodzin Republiki Weimarskiej oraz przyczynami kryzysu politycznego. Rozdziały 6-10 zawierają analizę politycznej kariery narodowych socjalistów do chwili wprowadzenia dyktatury wiosną 1933 roku. W tej części ekspozycji wykorzystano przede wszystkim plakaty wyborcze celem zilustrowania politycznej atmosfery, ale także istoty narodowego socjalizmu w Republice Weimarskiej. Należy przy tym pamiętać, że plakaty wyborcze były w okresie weimarskim bardzo rozpowszechnionym środkiem propagandowym. Przekazywały one w zwartej, a przy tym przejaskrawionej formie treści polityczne polaryzując, różnicując, a także popularyzując półprawdy. Ta sala dokumentuje awans SS jako władzy w obozach koncentracyjnych.
SS objęło obóz koncentracyjny w kwietniu 1933 roku. Dalszymi przystankami awansu SS była proklamacja regulaminu obozu, a także wydanie przepisów służbowych dla załogi wartowniczej SS przez komendanta obozu Theodora Eicke w październiku 1933 roku. Tolerancja jest oznaką słabości, brzmiał motyw przewodni władzy obozowej i zasada ta była konsekwentnie wcielana w życie. Regulamin obozowy rozszerzono w roku 1934 na wszystkie inne obozy koncentracyjne. Decydujące znaczenie dla wprowadzenia modelu Dachau jako stałego instrumentu terroru była aktywna pomoc SS przy likwidacji kierownictwa SA w czerwcu 1934 roku w przebiegu tzw. afery Röma. W bunkrze obozu koncentracyjnego Dachau zamordowano wówczas, wraz z dalszymi przeciwnikami politycznymi, grupę członków SA. Schemat drogi kariery na tablicach działu 5.9 przedstawia prominentne kariery członków SS, które rozpoczęły się w obozie szkoleniowym SS w Dachau. Jako przykład może służyć Rudolf Höss, późniejszy komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W swoich wspomnieniach opisuje on szkolenie w obozie SS. Szefowie i podwładni byli stale przenoszeni do innych obozów, aby krzewić w nich ducha obozu Dachau. Członkowie służb wartowniczych z okresu komendantury Eicke byli potem kierownikami obozów więźniarskich, szefami raportów i innymi kierownikami funkcyjnymi w późniejszych obozach. Więźniowie byli i pozostali dla nich zawsze wrogami państwa. Tematem przewodnim tej sali są losy pojedynczych więźniów, ich drogi do obozu Dachau i zaszeregowanie do różnych grup więźniów przez SS w latach 1933-39. W tym okresie obóz koncentracyjny Dachau służył jako instrument terroru skierowany przeciw opozycji politycznej i grupom narodowościowym, które wskutek ideologii rasowej nazistów były stopniowo izolowane i prześladowane. W porównaniu z więźniami politycznymi udział więźniów należących do takich grup wzrastał nieustająco od roku 1936. Liczba więźniów żydowskich wzrosła po listopadowych pogromach 1938 roku ponad proporcjonalnie do 11 tysięcy. Mimo, że masowe aresztowania były zaplanowane jako akcja ograniczona, aby przyspieszyć proces wypędzania Żydów, wiele uwięzionych poniosło śmierć wskutek brutalności i szykan SS. Większość pozostałych została ponownie zwolniona, jeśli zdeklarowała gotowość do emigracji i zgodę na tzw. aryzację mienia. W roku 1938 w wyniku polityki ekspansji realizowanej przez narodowych socjalistów trafiły do obozu koncentracyjnego pierwsze grupy więźniów z południowych Niemiec i z zagranicy. W tym roku byli to przede wszystkim więźniowie polityczni z Austrii, w roku 1939 doszli Czesi i Polacy. Także łaźnia w obozie koncentracyjnym spełniała liczne funkcje. Terror był tutaj skierowany w szczególności na ciała umęczonych więźniów, na ich obnażenie. Niszczona była intymność. Wspomnienia więźniów dotyczące tego miejsca są jednak sprzeczne. Z jednej strony więźniowie wspominają ulgę, kiedy po częstych, długich transportach lub tygodniach w areszcie można się było wreszcie umyć kawałkiem mydła i przez krótką chwilę przeżyć luksus kąpieli pod ciepłą wodą. Po przewiezieniu do obozu tutaj golono więźniom głowy, poddawano dezynfekcji, kąpano pod prysznicem i w odzieży więziennej odsyłano do baraków. Także więźniowie obozowi byli doprowadzani do kąpieli. Na początek raz w tygodniu, w późniejszym okresie już rzadziej. Ponadto przez pewien czas wykonywano tutaj kary tortur przewidziane w regulaminie obozowym. Wieszanie na palu w latach 1941 i 1942, a także kary chłosty. Jeśli w transporcie przybyłym do obozu było wiele osób zmarłych, gromadzono żyjących i zwłoki zmarłych najpierw w łaźni. Łaźnia była także ostatnią stacją życia tzw. inwalidów, więźniów rzeczywiście lub pozornie chorych,
których począwszy od roku 1942 wysyłano do komory gazowej na zamku Hartheim. To pomieszczenie przedstawia na kanwie dwóch wątków treściowych historię obozu koncentracyjnego Dachau w latach 1939 do 1942. Przede wszystkim udokumentowane zostało szybkie pogorszenie się warunków życia więźniów, bowiem wraz z rozpoczęciem wojny nastąpiła radykalizacja terroru. Dochodziło do systematycznych akcji uśmiercania i selekcjonowania więźniów. Obozy koncentracyjne stały się w ten sposób narzędziem polityki okupacyjnej i wojennej. Temu tematowi, w fazie tzw. wojny błyskawicznej w latach 1939 do 1942, poświęcony jest drugi obszar ekspozycji. Z tym okresem związane są akcje prześladowania i eksterminacji ludności okupowanych krajów. Wraz z napaścią na Związek Radziecki rozpoczęły się systematyczne akcje mordowania ludności żydowskiej. Na białych płachtach udokumentowane są losy nowych grup więźniów przybywających do obozu z zajętych krajów oraz ich drogi do obozu koncentracyjnego Dachau. Makieta obozu koncentracyjnego w tej sali jest bezpośrednio powiązana z dzisiejszym terenem miejsca pamięci. Ze względu na symetryczną architekturę obozu leży ona w głównym punkcie osi północ-południe. Tutaj znajdowało się niegdyś biuro kuchni obozowej. Okno wychodzi dzisiaj na centralny pomnik pamięci z roku 1968, zaprojektowany przez rzeźbiarza Nandora Glida. Za nim rozciąga się dawny plac apelowy, a jeszcze dalej ulica obozowa położona w osi północ-południe. Na skrajnym północnym końcu widać sylwetkę kaplicy śmiertelnego lęku Chrystusa wybudowaną w roku 1960. Z prawej i lewej strony ulicy obozowej stały 34 baraki. Ten obszar zaznaczony jest dzisiaj przez dwa zrekonstruowane baraki. Za nimi znajdują się rzędy betonowych fundamentów wypełnionych kamieniami. Granice obszaru zewnętrznego odpowiadają dawnemu obozowi więźniarskiemu, począwszy od roku 1938. Dokładnie ten teren widzimy na makiecie zajmującej środek sali. W początkowych latach obozu więźniowie byli zakwaterowani w murowanych barakach nieczynnej fabryki amunicji. Baraki te zostały później zburzone. Makieta przedstawia nie tylko ówczesny obóz więźniarski, lecz także obóz SS. Wielkość obozu odpowiada stanowi z ostatnich lat wojny. Dla orientacji znajdujemy się teraz w wysuniętej części budynku gospodarczego o kształcie litery U. Legenda do makiety jest naniesiona na zdjęciu lotniczym wykonanym w dniach oswobodzenia obozu w roku 1945. Pozostałe plany przedstawiają różne fazy rozwoju obozu w latach 1919 do 1945. Ostatnia sala ekspozycji jest salą najbardziej obszerną. Została ona podzielona pod względem tematycznym i wyposażeniowym na trzy części. Pierwsza część dokumentuje pracę więźniów w przemyśle zbrojeniowym. Z polecenia Hitlera i Himmlera, począwszy od roku 1942, więźniowie obozów koncentracyjnych mieli przyczynić się do zwiększenia produkcji zbrojeniowej. Decydującym powodem tej zmiany kursu był zwrot w przebiegu działań wojennych, zapoczątkowany przez klęskę pod Moskwą i przystąpienie USA do wojny. W południowych Niemczech i w Austrii utworzono 140 obozów zewnętrznych w sąsiedztwie zakładów zbrojeniowych, którym SS przekazywało więźniów obozów koncentracyjnych do pracy przymusowej. Do proklamowanych przez Himmlera nowych działań służących utrzymaniu i wykorzystaniu siły roboczej więźniów należało także nieznaczne złagodzenie regulaminu obozowego. Dotyczyło to jednak tylko tych, których uznano za jeszcze zdolnych do pracy. Inni zostali zamordowani w komorach gazowych zakładu eutanazji na zamku Hartheim lub w obozach zagłady. W roku 1944 wzrosła śmiertelność wskutek przepełnienia obozu. Przepełnienie było także przyczyną dramatycznego pogorszenia warunków życia w obozie. Codzienność więźniów była naznaczona rosnącym terrorem i wszechobecną śmiercią. W samych tylko dwóch ostatnich latach wojny w obozie osadzono 100 tysięcy więźniów.
tyle, ile w przeciągu ostatnich 10 lat łącznie. W tych ostatnich 2 latach zmarło jeszcze co najmniej 20 tysięcy osób. Skład grup więźniów w tej fazie odzwierciedlał wojnę zaborczą rządu nazistowskiego i terror w okupowanych krajach. Poszczególne rozdziały ekspozycji opisujące tę fazę są ponumerowane liczbami od 8 do 11. Ta wielka mapa przedstawia rozmieszczenie 140 jednostek obozów zewnętrznych obozu koncentracyjnego Dachau. W wykazach z lewej i prawej strony ujęto wszystkie jednostki obozów zewnętrznych wraz z nazwami miejscowości i przedsiębiorstw, które zwróciły się do SS o przekazanie więźniów obozu koncentracyjnego do pracy. Mapa ta ilustruje w wymowny sposób, że widok więźniów był stałym elementem dnia codziennego niemieckiej ludności cywilnej. Trudno było ich nie dostrzec w drodze do miejsca pracy jako robotników w dużych i mniejszych zakładach lub przy pracy w komandach saperskich. Bez pracy przymusowej wykonywanej przez więźniów obozów koncentracyjnych, cywilnych robotników zagranicznych, a także jeńców wojennych, niemiecki przemysł zbrojeniowy uległby w drugiej połowie wojny załamaniu. Za siłą roboczą więźniów zakłady płaciły bezpośrednio SS. Jednostki obozowe zewnętrzne obozu koncentracyjnego Dachau były podobnie jak obóz macierzysty zorganizowane ściśle zgodnie z regulaminem obozowym i strzeżone przez SS. Większość więźniów pozostawała po przybyciu do obozu macierzystego tylko kilka tygodni celem przejścia tzw. kwarantanny, po czym była kierowana bezpośrednio do jednostki obozu zewnętrznego. Wielkość tych jednostek obozowych była różna. Obok małych jednostek obozów liczących poniżej 100 więźniów istniały także ogromne kompleksy obozowe, w których przebywały tysiące więźniów. Ekspozycja informuje o różnych funkcjach tych jednostek obozów zewnętrznych. Dział 10.1 zawiera dokumentację dotyczącą komand zewnętrznych pracujących w zakładach SS i NSDAP. Dział 10.2 zajmuje się uzbrojeniem lotnictwa. Tematem działu 10.4 i 10.5 są jednostki obozów zewnętrznych tzw. programu myśliwców. Faza końcowa i oswobodzenie obozu stanowią temat działu 12 w drugiej części tej sali ekspozycyjnej. Punktem centralnym jest tutaj monitor ekranowy, na którym w niekończącej się pętli projekcyjnej prezentowane są ujęcia filmowe przedstawiające stan, w jakim zastali obóz amerykańscy korespondenci wojenni w chwili oswobodzenia 30 tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego Dachau. Nieme obrazy są poruszającym przypomnieniem tamtego czasu. Stanowią one zwieńczenie dramatycznych wydarzeń udokumentowanych na tablicach ekspozycyjnych 12.1 do 12.5. Obrazy okrucieństwa z piętrzącymi się zwłokami i fizycznie wycieńczonymi ocaleńcami są świadectwem katastrofalnych warunków obozowych panujących w ostatnich miesiącach jego istnienia. Z powodu epidemii tyfusu, niedostatecznego zaopatrzenia i katastrofalnego przepełnienia umierało miesięcznie 2000 do 4000 więźniów. Zdjęcia filmowe pokazują jedynie bardzo fragmentarycznie, co działo się podczas wojskowej akcji oswobodzenia obozu w dniu 29 kwietnia. Amerykańska dywizja piechoty Thunderbird podchodziła do obozu więźniarskiego przez obóz SS. Tutaj natrafiła na zwłoki więźniów w pociągu przybyłym z obozu koncentracyjnego Buchenwald. Od strony wschodniej osiągnął obóz niemal w tym samym czasie generał Linden z grupą korespondentów wojennych 42. Dywizji Rainbow. Jemu to przekazany został obóz przez tymczasowego komendanta obozu Heinricha Wickera w obecności przedstawiciela Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Wiktora Maurera. Zdjęcia filmowe przedstawiają także obrazy triumfu. W dniu 3 maja ponad 30 tysięcy ocalałych więźniów święciło, powiewając prowizorycznymi sztandarami narodowymi i proporcami ugrupowań politycznych, swoje oswobodzenie.
odbyły się msze święte dla więźniów różnych wyznań. W maju 1965 roku otwarto miejsce pamięci poświęcone obozowi koncentracyjnemu z ekspozycją główną w pomieszczeniach dawnego budynku administracyjnego. Pierwsza kierowniczka miejsca pamięci, Rut Jakusz, utworzyła ekspozycję przy współpracy ocalałych więźniów oraz doradców naukowych. Wraz z postawieniem w roku 1968 międzynarodowego pomnika zaprojektowanego przez jugosłowiańskiego artystę Nadora Glida zakończono urządzanie miejsca pamięci. Rok wcześniej odsłonięto pomnik żydowski i poświęcono ewangelicki kościół pojednania. Państwo bawarskie i Międzynarodowy Komitet Dachau podpisały umowę o przyszłej wspólnej odpowiedzialności za prowadzenie miejsca pamięci obóz koncentracyjny Dachau. Na tej tablicy widoczny jest oryginalny plan miejsca pamięci. Jest on zatytułowany Przekształcenie dawnego obozu koncentracyjnego w miejsce pamięci. Ocaleni więźniowie pragnęli zaprezentować zwiedzającym nie tyle rekonstrukcję dawnego obozu koncentracyjnego, lecz celowo na nowo urządzone miejsce przestrogi i pamięci, które pobudza do dyskusji nad terrorem narodowego socjalizmu i przypomina o cierpieniach i śmierci więźniów. Przesłanie ocalałych więźniów można odczytać na pomniku, brzmi ono nigdy więcej. W odróżnieniu od innych obozów koncentracyjnych, kierunek tego procesu przypominania określa Międzynarodowa Wspólnota Ocalałych Więźniów Obozu. Dzisiaj miejsce pamięci obóz koncentracyjny Dachau jest corocznie miejscem edukacji 700-800 tysięcy gości różnych narodowości odwiedzających obóz.